Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii. Proszę Państwa, w ramach naszego cyklu Prawo IT, tym razem mówimy o umowie wdrożeniowej i ochronie danych osobowych, czyli w słynnym RODO. My musimy pamiętać o tym, że w takiej umowie wdrożeniowej muszą być wprowadzone odpowiednie zapisy, które uzupełniają i wprowadzają zapisy dotyczące ochrony danych osobowych. Dlaczego? No dlatego, że firmy informatyczne przetwarzają zarówno dane klientów, jak i dane pracowników takiego zamawiającego, no i muszą chronić te dane ze względu na to, że rzeczywiście następuje rzeczywiście istotne przetwarzanie takich danych osobowych. Pamiętamy o tym, że mamy rozporządzenie RODO, które wprowadziło do polskiego systemu bardzo szczegółowe zapisy dotyczące ochrony danych osobowych i te przepisy muszą również znaleźć się w umowie wdrożeniowej. I tutaj mamy do czynienia z czymś takim, że oprócz tego, że w umowie wdrożeniowej wpiszemy sobie dokładne zapisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa tych danych osobowych, musimy również zawrzeć dodatkową umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Tym przetwarzającym dane osobowe będzie ta firma informatyczna, której zamawiający zleci przetwarzanie danych osobowych w związku z wdrożeniem i przygotowaniem odpowiedniego oprogramowania. Dostępy do CRM-ów, dostępy do systemów ERP powodują, że tam rzeczywiście taka firma informatyczna ma dostęp do danych osobowych i te dane osobowe muszą być chronione. Proszę Państwa, jakie obowiązki wynikają z rozporządzenia RODO i jakie obowiązki muszą spełniać właśnie firmy zawierające umowę wdrożeniową. Więc pamiętajmy o tym, że jest to przepis unijny, to rozporządzenie RODO, które obowiązuje wprost w Unii Europejskiej. Polskie przepisy mają charakter tylko i wyłącznie dodatkowy, natomiast głównym źródłem prawa w tym zakresie jest właśnie to rozporządzenie unijne. I tutaj ważne jest to, że zapewnieniem, głównym celem takiego rozporządzenia jest zapewnienie ochrony prywatności użytkowników, zarówno tej prywatności dotyczącej przetwarzanych danych osobowych klientów, jak i pracowników danego podmiotu. I zgodnie z przepisami RODO należy podjąć różnego rodzaju środki techniczne, które zapewnią to, że będziemy mieli do czynienia z bezpiecznymi danymi. Po pierwsze, te środki techniczne mają zmierzać do tego, żeby zrobić pseudonimizację oraz żeby doprowadzić do szyfrowania, czyli zapewnić tak naprawdę utrudnienie dostępu do takich danych. Muszą takie firmy informatyczne, wdrażając to RODO w swoich umowach wdrożeniowych, zapewnić poufność, integralność, dostępność i odporność tego systemu na włamanie się i naruszenie tych danych osobowych. Warto powiedzieć, że kolejnym takim środkiem technicznym jest zdolność do przywrócenia dostępności tych danych osobowych, jak na przykład ten dostęp został utrudniony czy wyłączony. Ważne to, żeby w takich środkach technicznych pamiętać o testowaniu, o mierzeniu i o ocenianiu skuteczności ochrony danych osobowych. No i co najważniejsze, należy zastosować środki organizacyjne, techniczne, zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania. Proszę Państwa, żeby te środki techniczne wszystkie miały sens, to oprócz tego taka firma, która przetwarza dane osobowe, musi prowadzić rejestry. Po pierwsze, rejestry czynności przetwarzania danych osobowych, tutaj dla tej roli jest tutaj administrator, oraz czynności przetwarzania danych osobowych, których to przetwarzanie następuje u procesora, czyli tego podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych zgodnie z umową o powierzeniu przetwarzania. Dokładnie tak. Proszę Państwa, w ramach w ogóle tych firm informatycznych warto pamiętać o tym, że mamy zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i dwie zasady tutaj wyróżniamy. Zasada privacy by default, czyli od razu z góry zakładamy, że mamy domyślne systemy, założenia i ustawienia systemu, który powoduje, że mamy ochronę danych osobowych, oraz zasadę privacy by design, czyli na etapie projektowania już o najpełniejszej ochronie mówimy i jak najbardziej tą ochronę wdrażamy. Proszę Państwa, przetwarzanie danych osobowych to poważna sprawa. Umowy wdrożeniowe muszą mieć takie przetwarzanie danych osobowych zapewnione, muszą zawierać odpowiednie postanowienia,
I te obowiązki są nałożone zarówno na zamawiającego, jak i na firmę informatyczną. Szołajski Legal Group już od kilkunastu lat pomaga w sprawach związanych z właśnie umowami wdrożeniowymi i te przepisy RODO również wdrażamy. Pomagamy pisać umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, więc jeżeli będą Państwo mieli takie wątpliwości czy pytania, zapraszamy do kontaktu. Bardzo dziękuję za uwagę. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii. To był nasz vlog. Prawo IT. Dziękuję i do usłyszenia.